Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca prawdziwego światłowodu do mieszkania i najnowocześniejszych technologii dla domu. Zapraszamy na lekcję WF-u przygotowaną przez Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego Szkoły Podstawowej nr 1 oraz trenerów MKS Nicz Pruszków. Ćwiczenia przedstawia Piotr Misztal, zawodnik, trener i nauczyciel. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek bieg. Może być bieg w miejscu, jeżeli nie mamy warunków do biegu, do przodu lub do tyłu. Zaczynamy od biegu, 3-4 razy powtarzamy to ćwiczenie. Następnie dołączamy do biegu krążenia ramion w przód i w tył. To ćwiczenie także powtarzamy 3-4 razy. Ćwiczenie możemy wykonywać także w miejscu. Następne ćwiczenie to pajacyki. Pajacyki możemy wykonywać do przodu, do tyłu lub w miejscu. Następnie poruszamy się krokiem odstawno-dostawnym. Wracamy drugą stroną. Powtarzamy to ćwiczenie. I poruszamy się teraz z kipem A, unosząc wysoko kolana, pracując rękoma jak w biegu. Robimy to do przodu, możemy to robić także do tyłu, możemy to robić bokiem i oczywiście w miejscu. Przechodzimy do następnego ćwiczenia z kip C. Podobnie jak przy skipie A, wykonujemy przodem, tyłem, bokiem lub w miejscu. Następne ćwiczenie to krok skrzyżny. Pracujemy nogami, pracujemy biodrami, pracujemy górą tułowia. Wykonujemy w jedną stronę, w drugą. Możemy zrobić to prawie w miejscu, czyli jeden krok w jedną stronę, drugi w drugą. Następne ćwiczenie, krok odstawno-dostawny, przodem, tyłem w bok. I kolejne ćwiczenie to popularne krokodylki. Miejsce. Wykonujemy 3, 4, 5 powtórzeń w zależności od naszej kondycji fizycznej. Kolejne ćwiczenie to przysiady. Prawidłowe ustawienie, wykonujemy ćwiczenie na pełnych stopach, nie pochylając się, zachowując prostą, proste plecy. Kolejne ćwiczenie to podskoki na przemian stronne, czyli tak zwany krok indiański. Może być to ćwiczenie wykonywane w miejscu, może być ćwiczenie wykonywane do przodu, do tyłu, a także w bok. Kolejne ćwiczenie to skoki na skakance, które wykonujemy bez skakania. Pracujemy nogami, pracujemy rękoma. Dokładamy do tego różne ruchy kończynami dolnymi, czyli na jednej nodze, na drugiej. Z wymachem do tyłu, do przodu, z ugięciem kolan, z wyskokiem do góry. To jest ostatnie ćwiczenie rozgrzewki dynamicznej. Teraz przejdziemy do rozciągania statycznego.
skupimy się na kończynach dolnych, dolne partie mięśniowe. Piotrek pokaże cztery ćwiczenia rozciągające, które należy wykonać każde po około 30 sekund. To było pierwsze ćwiczenie. Na jedną nogę, teraz na drugą. Teraz drugie ćwiczenie. W takiej pozycji wytrzymujemy około 30 sekund. Staramy się lekko pogłębiać poprzez rozepchnięcie łokciami. Kolejne ćwiczenie. Wykonujemy na dwie strony, czyli najpierw na jedną nogę, potem na drugą, na każdą. Około 20-30 sekund. I już ostatnie ćwiczenie rozciągania w części rozgrzewkowej. W tej pozycji wytrzymujemy także około 20-30 sekund. Mamy za sobą część rozgrzewkową. W tej chwili przejdziemy już do części głównej, w której zajmiemy się mięśniami kończyn dolnych, wzmacnianiem mięśni kończyn dolnych, czyli nóg, poprzez ćwiczenia z oporem własnego ciała. Na początek ćwiczenie dynamiczne, wykrok w miejscu. Powtarzamy to ćwiczenie około 10-15 razy na jedną nogę. Następne ćwiczenie, bardzo podobne, tylko teraz wykrok w miejscu, ale w tył. Staramy się utrzymać równowagę, sylwetkę prosto. Kolejne ćwiczenie, wykrok rotacyjny. Staramy się utrzymać stabilną sylwetkę, tak żeby nie było dużego zachwiania. Wykonujemy tak jak poprzednich, po 10-15 powtórzeń na jedną nogę. Kolejne ćwiczenie to wykrok do boku. Następne, wykrok czterokierunkowy, czyli najpierw do przodu, do tyłu skrzyżny, do tyłu i do boku. Jedna noga, druga noga, do przodu, rotacyjny, do tyłu i do boku. To ćwiczenie także powtarzamy od 10-15 razy na nogę. Kolejne ćwiczenie, tak zwany martwy ciąg.
Jeżeli mamy do dyspozycji piłkę, możemy zrobić to z piłką lub z jakimś innym przedmiotem, który trzymamy w dłoniach. To ćwiczenie wykonujemy także około 10-15 razy na jedną nogę. Kolejne ćwiczenie to martwy ciąg jednonóż z przełożeniem piłki wokół kolana nogi postawnej, czyli mamy jakiś przedmiot, który przekładamy, może to być piłka, wokół nogi podstawnej. Jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, może nie odstawiać nogi, może tą nogę mieć cały czas w powietrzu. Staramy się zachować stabilną pozycję i postawę. Mamy za sobą ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg. W tej chwili przejdziemy do ćwiczeń innego rodzaju, ćwiczeń koordynacyjnych z wykorzystaniem metody Live Kinetic. Metoda ta polega na podrzucaniu i chwytaniu różnych przedmiotów. Dzisiaj pokażemy ćwiczenie z piłeczkami tenisowymi. Akurat Piotrek ma do dyspozycji jabłka. Ważne, żeby to były dwa w miarę podobne przedmioty po podobnej wadze. I zaczniemy od najprostszego ćwiczenia, czyli podrzucanie piłeczek, przedmiotów jednocześnie i chwyt skrzyżny. Staramy się wykonywać skrzyżny chwyt raz jedną ręką na górze, raz drugą ręką na górze. Dokładamy do tego trukt w miejscu. Wykonujemy około 15-20 powtórzeń lub do momentu, kiedy rzeczywiście uznamy, że robimy to już dobrze. Teraz wykonujemy drugie ćwiczenie, czyli podrzut piłeczek i nachwyt skrzyżny jedną z rąk. To ćwiczenie już jest dosyć trudne. Staramy się wykonywać tak jak Piotrek na dwie strony. Dokładamy do tego trukt w miejscu. Dla osób bardziej zaawansowanych może to być także trukt do przodu i do tyłu. Następne ćwiczenie to podrzut piłeczek i nachwyt skrzyżny obiema rękoma. To już jest ciężkie ćwiczenie, ale myślę, że wszystko przed Wami. Sami słyszeliście, że Piotrek tego wcześniej nie ćwiczył, a wychodzi mu to naprawdę bardzo dobrze, więc myślę, że każdy sobie przy odrobinie chęci i zaangażowania da radę z tego typu ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie to podobne jak teraz, tylko robimy to w siadzie. W siadzie rozkrocznym staramy się podrzucić piłkę i ta sama kombinacja ćwiczeń jak w pozycji stojącej. Jeżeli wykonacie dane ćwiczenie 20 razy z rzędu bez pomyłki, możecie uznać, że umiecie to robić dobrze i możecie przechodzić do następnego ćwiczenia. Thank you.
To ćwiczenie jest trochę trudniejsze niż w pozycji stojącej, bo tak jak Piotrek zauważył, jest trochę mniej czasu na reakcję, więc trzeba się wykazać dużo większym sprytem, zwinnością, szybkością. To już wszystkie ćwiczenia w części głównej. Pozostała nam część końcowa, czyli rozluźniająca. Na początek tej części pokażemy Wam zabawę, którą możecie wykonywać w domu z pomocą rodziców, rodzeństwa. Zabawa nazywa się Ziemia, albo Morze, ląd. Piotrek stoi w tej chwili na ziemi, na sygnał podany przez współćwiczącego lub osobę towarzyszącą ma wskoczyć do wody i potem wskoczyć na ziemię. Staramy się go wyprowadzić z równowagi, wprowadzić w błąd tak, żeby pomylił się za pomyłkę. Będzie musiał wykonać jakieś karne albo dodatkowe ćwiczenie, tak lepiej to nazwijmy. Ziemia, ląd, woda, ziemia, woda, ląd, woda, woda, ląd, woda, ląd, woda, ląd, woda, ląd, ląd, woda, woda. Oj, właśnie udało mi się Piotrka wyprowadzić w błąd, więc na tym polega to ćwiczenie. Ćwiczenie rozluźniające. Piotrek w nagrodę zrobił dwie pompki. Na końcu proponujemy ćwiczenia rozluźniające ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa, rozciąganie. Staramy się wytrzymać co najmniej 20-30 sekund w tych pozycjach. Rozciągnąć nasz kręgosłup. Często teraz obciążony siedzeniem przed komputerami, monitorami, dajemy mu trochę wytchnienia. Dziękujemy bardzo. Pierwsza lekcja WF-u zakończona. Zachęcamy wszystkich do ćwiczeń, do aktywności fizycznej w domu, z najbliższymi. Na pewno wpłynie to na poprawę Waszego samopoczucia, zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.